Jim Beam. Dobra energia dla każdego sportu. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, ze mną Kamil Łaszczyk, witaj. Siemka. Kamil, dużo się ostatnio u Ciebie dzieje, no bo przegrana walka, potem te niesnaski z promotorem, z Mateuszem Borkiem, ale do tego sobie jeszcze przejdziemy. Jak Twoje przygotowania do walki z Amadeuszem Ferrarim, do tego rewanżu, który chce zobaczyć wiele osób? Pierwsza walka w MMA wygrana, druga walka też w MMA, jednak nie udało się tego K1 przepchać. Czy... Może nie udało się. No. Jak ktoś nie ma jaj, no to się nie udało. Ja chciałem walczyć w K1, no ale mogę mu dać jeszcze raz, jednym słowem, jeszcze raz w MMA. Chcę się bić. Tylko żeby się chciał bić, a nie, no bo wiadomo, że lżejszego jest łatwiej obalić, więc no niech on się troszeczkę zepnie, potrenuje, niech się coś tam pobije. Teraz miał walkę tam bokserską, więc no niech pokaże, co potrafi. A powiedz mi, ty miałeś rozmowy, czy były rozmowy, żeby ta walka w K1 się odbyła, czy od początku ja mówiłem, żeby ja wskazane na MMA? Ja mówiłem, że ja chciałem, żeby była w K1, ale oni mówią, że no nie ma szans, tylko MMA. No kurde, to tylko pokażę, jak się bardzo mnie boi i jakie ma jaja. W sumie chyba ich nie ma tak naprawdę, więc no. Ja idę się dobrze bawić, jak mam być szczery. Za pierwszym razem miałem lekką presję, no bo musiałem to wygrać dla sportu. I wiedziałem, że to wygram, więc jestem tego pewny, gdyby każda walka z nim, jaką bym miał nie stoczyć, byłaby bez limitu, to jestem tego pewny, czy w Kiźlu, czy w Dżemie, czy w czym to nie było, to dostałby w pierdol. No bo nie nadrobi się tylu lat ciężkiej pracy używkami, jakimi tam on tam sobie bierze. Treningiem tam on trenuje 3-4 lata. No nie ma szans, no nie da się tego nadrobić. Bo do pierwszej walki troszeczkę masowałeś, tak? A jak to teraz wygląda w tym momencie? Do pierwszej walki tyłem, teraz myślę, że będę ważył najwięcej 65 kg, nie chcę mi się robić wagi do góry, ze względu na to, że potem będę musiał ją zbijać, a zbijanie jest trudniejsze niż tycie, to więc... Dużo trudniejsze chyba. Więc doszedłem do wniosku, że nie ma sensu. Co by nie było, na pewno będzie silniejszy, cięższy, ale no... to ja idę się dobrze bawić i dać mu lekcję numer 2. Czy nie będzie teraz, czy nie ma teraz tego słynnego jem, co chcę? Nie, teraz trzymam dietę, teraz nie jest, nie ma właśnie tego jem, co chcę, no ale nie ukrywam, że też sobie tam robię cheat day tak zwany, raz w tygodniu jem coś gorszego, więc jest okej. A powiedz mi, nie boisz się teraz, no bo ile będziesz ważył podczas tej walki? Nie wiem, 65 kg myślę, że najwięcej. To nie boisz się, że no bo jednak Amadeusz jest troszeczkę wyższy, cięższy, silniejszy, no bo nie ukrywajmy, że bazą Amadeusza jest ta siła. Nie boisz się, że będzie po prostu rzucał tobą jak workiem, no bo wtedy miałeś więcej kilogramów, a teraz będzie no łatwiej mu. A to ja ci powiem tego, 4 kilo w tą czy w tamtą. Czy mi to, bez różnicy? Czy mi to co zrobi coś? Raczej nie. Ja nie ukrywam, że wiem, co umiem, wiem, co potrafię. Ta walka będzie wyglądała na pewno dużo inaczej. W pierwszej walce miałem lekką presję, bo musiałem wygrać to dla sportu. Teraz idę się dobrze bawić. Nie idę wygrać za wszelką cenę. Nie ukrywam, że wiadomo, że idę tam wygrać, chcę wygrać. Ale no nie to tak jak za pierwszym razem. Za pierwszym razem musiałem to wygrać za wszelką cenę. Nie było takiej opcji, żebym ten. A teraz zamierzam zrobić dobry show i dobrze się bawić. No bo gdzieś tam dochodzą słuchy, nawet chyba Boxdel to mówił podczas aferek, że no Amadeusz teraz mocno trenuje. Jest w gazie. Ale to on w gazie już trzy razy już był w gazie. I ten gaz miał na dwie rundy, po dwóch rundach trzeba było butlę sobie, więc może tam sobie brać, co tam bierze. Robić jakoś tam tlen w inny sposób, ale no ciężką pracą tylko można zbudować ten, więc no inaczej się nie da. Okej, okay. A powiedz mi, no bo friki rządzą się swoimi prawami, walki zawodowe w boksie rządzą się oczywiście swoimi. Jak to wyglądała ta sytuacja podczas twojej przegranej walce w Stanach Zjednoczonych? Ty zarzucasz, że twój przeciwnik brał doping, Mateusz Borek mówi, że były testy, tak, i tego dopingu nie ja ma. Tak, mogę powiedzieć tak, były testy. Tylko powiedzcie mi tak, po chuj są testy przed walką, dzień przed, jak można byłoby coś wziąć, nie wiem, cokolwiek wziąć. Ja boksowałem w Stanach, boksowałem przez 4 lata i za każdym razem miałem testy po walce.
Obok mnie stał gościu, czy tam kobieta stała i patrzyła mi się brzydko na f***. I patrzyła, czy ja tam ściekam, czy czegoś nie wlewam. A tu nikt za mną nie wszedł, nikt ze mną nie był w łazience. Dla mnie to była fiksa, a nie testa, jak mam być szczery. Czy mogłeś sobie tam wlać nie swój mąż na przykład? Dosłownie. No dobra, ale jak powiedziałeś to Mateuszowi Borkowi, no to jak on na to zareagował? Jak mam być szczery, chcę się na tego komentować. Nie chcę się tego komentować, bo no nie da się tego skomentować. No, ja mówię, że gościu jest na bombie, no jest tego pewny i że chciałbym, żeby zrobić mu testy, żeby mu zrobić, sprawdzić go jeszcze raz, bo wtedy byłaby walka, jestem tego, dałby sobie, nie powiem o co odciąć, że walka byłaby no contest, bo jestem tego pewny. No, nikt nie bije w wadze 58 kilo jak waga ciężka, no nie ma szans. Nie znam nikogo takiego, sparowałem z mistrzami świata, z byłymi mistrzami świata, trenowałem i żaden z nich nie kopał tak jak ten gość, więc dla mnie to było takie, no jak. No, Tomasz Adamek powiedział, że on w Stanach jest od 2005 roku, czy 2006, że taki jest urok zawodników w Stanach, że oni może nie mają tylu umiejętności, ale uderzają jak konie i może ty dopiero pierwszy raz się o tym przekonałeś. Boksując 22 lata, trenując i sparując z mistrzami świata, byłymi, nie byłymi, żaden z nich tak nie był, więc no nie ma szans. No nie ma szans. Ja byłem, w tym przypadku byłem pewny, naprawdę byłem w 100% pewny, że on coś brał. No bo tak jak mówię, 22 lata boksujesz, sparowałem z Lee Serbi, sparowałem z chłopakami, którzy walczyli o mistrzostwo świata i żaden z nich tak nie kopał, no to o co tu chodzi, no to ta siła się wzięła, nie wiem, z księżyca. A jest ci przykro, że ta walka nie jest no contest? Trochę tak, nie ukrywam, że dało mi to też taką trochę motywację do tego, żeby znowu ciężko trenować, bo miałem taki okres, no wiadomo, tych kontuzji, przerw, gdzieś tam miałem już taką złość do tego sportu, ale no po tej przegranej, no wiadomo, tam przez chyba 3-4 dni płakałem, było mnie to naprawdę bardzo bolało. Pierwsza porażka w końcu. Pierwsza porażka po naprawdę dużo, dużo latach, więc co by nie było, uważam, że zawsze jak przegrywałem za amatora, podnosiłem się dwa razy mocniejszy i myślę, że będzie w tym przypadku tak samo. Wiadomo, mam teraz już 33 lata, więc ten wiek na pewno nie jest na moją korzyść, ze względu na to, że te małe wagi zaczyna uciekać, ten szybkość i refleks, jestem tego świadom, dlatego dochodzi też gdzieś tam do mnie, że no kocham ten ostatni sport. Ostatni dzwonek. Tak, kocham ten sport i w ogóle, więc gdzieś to jest mój ostatni dzwonek. Jeszcze sobie daję rok, dwa lata boksowania. Zdrowie jest tylko jedno, uważam. Z wielką chęcią mogę wystąpić, zrobić kilka walk w Afrikach. Tam jest kilku zawodników, którym mógłbym stoczyć fajne walki. Z kim na przykład? Donkaska na przykład. Okej. Na przykład, no on też był pięściarz, na przykład zrobił walkę taką bokserską na przykład. On jest dużo cięższy i w ogóle, więc myślę, że taka fajka walka by się też sprzedała. Teraz będzie walczył z Adamkiem. Jak tutaj stawiasz? Nie, Adamek. No, mimo, że Adamek ma swoje lata, no to jednak doświadczenie. No jednak był też mistrzem świata, więc Donkaska jest, umie boksować, ale jednak... Nie, dokładnie, nie przeskoczy tego, więc myślę, że to wygra Adamek. A powiedz mi, bo paradoksalnie powiedziałeś, że ta porażka może ci przynieść coś dobrego, bo cały czas gdzieś tam dążysz do tego, żeby mieć tą walkę o mistrzostwo, walkę o pas. No i paradoksalnie ta porażka może cię do tego przybliżyć. Tak, no bo po co brać zawodnika, który miał wtedy 32-0? Brać takiego zawodnika, który nie ma żadnej porażki, może być niebezpiecznym zawodnikiem. A już mam jedną porażkę, więc będę już ten strach taki minął, łatwiejszym, tak? Tak, już wiedzą, że można się pokonać? Że można mnie pokonać, więc na pewno będzie łatwiej, żeby dostać taką walkę o mistrzostwo świata. Okej. Okay. No i pytanie teraz, czy o tą walkę, o walkę o mistrzostwo świata będzie zabiegał w twoim imieniu Mateusz Borek? No bo po tych słowach, które padły i z twojej strony, i ze strony Mateusza Borka, ty nawet powiedziałeś, że mógłby od ciebie dostać, powiedziałeś, że wasz... Ja mogę tak powiedzieć. Okay. Wiem, że tak nie powinienem mówić, że mógłby ode mnie dostać, ale no nie ukrywam, że byłem tak zły i tak wkurwiony. Frustracja taka, okej. Okay. Wkurwiony, że jednak to jest moja pierwsza porażka po 16 latach tak naprawdę, więc to mnie bardzo bolało i wiem, że tego nie powinienem tak mówić. I mogę tu Mateusza przeprosić, bo to jest promotor i on jest promotor, tak naprawdę on się uczy tego sportu, no bo to nie jest prawdziwy promotor z prawdziwego zdarzenia, on jest jednak zajebistym komentatorem i się tak naprawdę uczy jeszcze w tym boksie tak naprawdę, jak to wszystko wygląda, więc za to na pewno mógłbym przeprosić, że tak powiedziałem.
No ale nie ukrywam, że mnie to bardzo wkurwia, że naprawdę, że no nic z tym nie robi, że nic z tym nie zrobił, że no naprawdę, że nie wystarczyło tam zapłacić parę złotych, żeby no wzięli go na testy, no a nic nie zrobi, więc to tylko pokazuje, no jakie ma podejście do swojego zawodnika. A Mateusz Borek miał taką możliwość, żeby testy tam wykonać, no bo on nie organizował tej no gali. Nie organizował, no ale to przepraszam, to było jego, były jego loga, były ten, no to wystarczyło do Łukasza Kownackiego, który organizował tą galę, on był też z tego co słyszałem w telewizji, oglądałem tam gdzieś tam powtórkę, no to był promotorem tej gali, no to przepraszam, to chyba coś tu kurwa nie jest nie tak. Mhm. No dobra, ale po tych słowach, które padły i z twojej strony, i ze strony Mateusza, bo Mateusz też powiedział, że wkurza go, no powiedział w bardziej dobitnych słowach, te twoje komentowanie też. No i pytanie, czy wasze drogi jeszcze mogą się skrzyżować, czy to już jest takie oficjalne rozstanie? Nie wiem, czy ty z nim rozmawiałeś, no bo minęły 3 tygodnie od tych słynnych wywiadów, od tej analizy tego, co powiedziałeś też w kanale sportowym. Czy rozmawiałeś z Mateuszem? Jak to teraz wygląda? Nie rozmawialiśmy i na tą chwilę na razie nie rozmawiamy. To takie ciche dni macie, tak? Jak w małżeństwie. Tak można to nazwać. Ja powiem tak, ze mną trzeba rozmawiać na pewno, tak? Ja też jestem takim człowiekiem, że jak coś jest nie tak, to uważam, że lepiej to rozwiązać i rozmową, tak? A nie mieć po prostu w dupie. No ja też nie będę zabiegał za promotorem. Nie chcę, tak jak mówię, bo ja mogę iść, pójdę w swoją stronę, pójdę w swoją stronę. Nie ma z tym problemu. A to kto teraz twoim zdaniem powinien się odezwać? Ty czy jednak Mateusz? Myślę, że Mateusz, ze względu na to, że no jednak nie zrobił tego, co powinien zrobić jako promotor, czyli no jednak no zrobić wszystko, żeby jednak no zrobić jednak te testy dla jego zawodnika. No bo skoro zawodnik doświadczony, no bo jednak jestem już doświadczonym zawodnikiem, mam 30 parę walk, boksowałem przez no kilka lat w Stanach, więc jestem doświadczony. No i wiem, jak to wszystko wyglądało jak na samym początku, jak tam walczyłem, że za każdym razem, jak robiłem testy, no to stał obok mnie facet i patrzył mi się, brzydko mówiąc, na piuta, czy sikam tam, czy nie sikam, czy czegoś tam nie wlewam, czy nie wiem, a tu nikogo nie było i dlatego mnie to, najbardziej mnie to, brzydko mówiąc, wkurwiło, że mówię Mateuszowi, żeby to zrobił coś z tym, że jest tego pewny, żeby no gość no bił naprawdę bardzo mocno i mówię, że zrobi, żeby zrobił wszystko, żeby no jednak oczyścić tak naprawdę mnie, że no to jest porażka, okej, ale dla mnie to jest porażka z koksiarzem, nie z zawodnikiem prawdziwym, tylko z koksiarzem, więc no ja to uważam taką porażkę w jakiś sposób dla mnie, no bo wiem, że tą walkę miałem inaczej wejść, a wygrała moja dusza taka wojownika, no bo jednak długą przerwę miałem, nie walczyłem długo i chciałem się pobić troszeczkę, no nie pomyślałbym, że może tak mocno być, jakbym wiedział, że on jest na bombie, że coś tam bierze. No to jestem pewny, że ta walka by wyglądała co inaczej. Wyczekiwał, był na pewno wolniejszy, bo był wolniejszy. Wyczekiwał i jeszcze go próbował skontrować, a chciałem się pobić, no i to jest tylko i wyłącznie moją winą. Podczas jednego z wywiadów też powiedziałeś, że twój pierwszy promotor, gdyby był twój pierwszy promotor, to na pewno ta walka długo oczekiwana o mistrzostwo już dawno by było, a teraz masz promotora, który bardziej patrzy na pieniądze niż na to, żeby cię do tej walki doprowadzić. To też taki mocny przytyk był w stronę Mateusza Borka. No, ja to tak odczuwam, no bo jak mamy to inaczej odczuwać, no skoro na żadnych sparring partnerów mi Mateusz nie ściąga. Na żadnych sparring partnerów nie jeżdżę. Tak naprawdę, no słabo jest inwestowana w moja kariera, gdzie no uważam, że byłem gdzieś jednym z większych talentów w Polsce. I jest to w jakiś sposób dla mnie to w jakiś sposób naprawdę smutne, że no, że boks cieszę się, że no teraz akurat Szeremeta, ta, nie jak ona ma, nie pamiętam imienia, spiecie, że zdobyła już ma srebrny medal, więc życzę, żeby wygrała, zdobyła złoto, bo to coś pięknego dla boksu, zwłaszcza, że no tyle lat no nie było medali, ostatnim medalistą jest Wojciech Bartnik, więc wiesz, no pięknie, bo już medal jest, tak, więc oby był złoto. Życzę jej, żeby wygrała i zdobyła złoto. Dobrze, ale powiedz mi właśnie, jeśli chodzi o ciebie i Mateusza, no bo mówisz, że on bardziej patrzy na pieniądze i tak dalej, no ale też dzięki Mateuszowi jesteś w fejmie. Nie, to nie jest nie? Dzięki Mateuszowi. No ja mam takie pytanie. No, gdzie Mateusz był, jak ja... To ja dostałem komentarz, ja napisałem komentarz i to do mnie zadzwonił Boxdel, czy nie chciałbym zawalczyć w fejmie. Okay. Ja powiedziałem, że to nie ma problemu. A ja jestem fair, bo chciałem być fair wobec swojego promotora i ja zadzwoniłem do Mateusza i powiedziałem mu, że słuchaj, dzwonią do mnie ten, że chcieliby, żebym tu zawalczył i w ogóle.
No to już powiedział, że to w sumie czemu nie, może zwalczy, jak chcesz to zabrać. Więc to on tego nie załatwił. To nie była zasługa Mateusza. Gdzie Mateusza? No, jak ja słyszę, że to Mateusz załatwił, okej, okay, bądź, jest tam, znają się z szefem ten, no ale przepraszam, gdzie on był, skoro Mateusz mi to zatwierdził, czekaj, to po co była ta gówno burza, brzydko mówiąc, na internecie, gdzie tam moje komentarze, gdzieś tam napisałem komentarz? Na Instagramie. No. Na Instagramie, gdzie, od czego to się zaczęło? Od tego tak naprawdę, to nie zaczęło się, to nie było, że Mateusz poszedł do szefa swojemu, powiedział, że słuchaj, jest taki łaszczyk, mógłby to zawalczyć. Nic takiego nie było, więc no. O to jakie zasługi ma Mateusz Borek jako twój promotor? Jakie zasługi? No, że mi pozwolił, żebym to zobaczył, no bo jednak mam kontrakt, że jednak mam kontrakt bokserski i... Ale on też ma z tego profit, nie? Czy ja z pierwszej walki tak miał. No dobra, ale chodzi mi o zasługi Mateusza Borka jako promotora Kamila Łaszczuka. Jakie no są? Nic nie zrobił tak naprawdę. No nie dzisiaj, że nic nie zrobił, oprócz tego, że mi płaci stypendium nieregularnie, no to tak naprawdę nie, nic nie zrobił. Płaci ci nieregularnie? No tak, dosłownie. To tak naprawdę no nic nie zrobił. No, ja ściągnął mi żadnego zawodnika jakiegoś dobrego do walki tutaj w Polsce. No nic nie zrobił tak naprawdę. Co ja mam powiedzieć? Mam coś mówić, czego nie ma? No to wydaje mi się, czytam między czasami, między wierszami, że ta współpraca raczej nie będzie kontynuowana. No powiem tak, no i... Bo nie, widzę, że duża frustracja. Ja myślałem właśnie, że jak się spotkamy po tych 3 tygodniach, to już emocje padną, a tutaj dalej ta frustracja wiesz jest co, na takim ja chciałbym, samym poziomie. Ja chciałbym, żeby coś Mateusz zrobił, no ale czy on tak naprawdę rozumie ten sport, ten boks tak naprawdę? No to ja wiem, że to jest polityka. Tam trzeba po prostu... Mój pierwszy promotor powiedział wprost, wie jak to wygląda, że no trzeba robić z nim interesy, z tymi ludźmi. Interesy, zrobisz interes i masz nagle walkę mistrzów świata. A czy Mateusz robi jakieś interesy z tymi ludźmi? Wątpię. Z włodarzami WBC, WBO? No nie, wątpię. Nawet nie jeździ na konwenty. To, co robi pan Andrzej Wasilewski, on jeździ na konwenty, on rozmawia, on walczy o swoich zawodników. Jestem pewny, że jakbym był u pana Andrzeja Wasilewskiego, to on by nie pozwolił na to, że jakbym powiedział, że słuchaj, no były takie i takie, te testy to były dla mnie farsą, a on by jestem tego pewny, że zrobiłby od razu, robimy jeszcze raz testy. No myślę, że te słowa to już w szczególności Mateuszowi Borkowi się nie spodobają. No ja możliwe, że tak, że się nie spodobają, ale ja po prostu jestem sobą, ja jestem szczerym człowiekiem i mówię po prostu, co mi się nie podoba. No mam udawać coś, nie wiem, będzie ktoś na mnie pył, będę mówił, że deszcz pada? Nie, no nie, no chodzi, kurwa, nie chodzi o to. Ja po prostu byłem przekonany, że gdzieś tam doszliście do porozumienia, bo tutaj jednak 3 tygodnie minęły, a tutaj... No, czy do porozumienia? No raczej nie do porozumienia. Ja do dzisiaj czekam na wypowiedzenie, bo z tego, co miałem dostać wypowiedzenie, jeszcze nie stałem, więc no... Nie wiem, na co czeka, bo Mateusz, no jak on mi nie wyśle, to pewnie ja mu to wyślę w końcu te wypowiedzenie. No chyba, że chcę współpracować, ale to chcę usiąść, brzydko mówiąc, spotkać się, usiąść, pogadać, jak ta kariera będzie wyglądała. Jak ta kariera będzie wyglądała, jak ma wyglądać, bo on, jak na razie to ona stoi w miejscu i jest w ciemnej dupie, jednym słowem, jak dla mnie. No to widać, że ta porażka była potrzebna nie tylko po to, żeby dostać walkę o mistrzostwo świata, ale żeby też jakieś tutaj ruchy wykonywać. Dobra, ten temat już pomijamy. Chciałem zapytać jeszcze o Amadeusza Ferrariego, no bo on bił się z Salt Papim na gali. Powiedz mi, to możesz nazwać walką? Na gali w Anglii. Znaczy, no show było duże. No jak dla mnie to... I gdyby Amadeuszowi nie zabrakło tam tlenu, no to może by, może nie, nie trafiłby go. On nie umie bić się, on nie umie się bić. A jak w ogóle oceniasz tę walkę? No to jak dla mnie, inaczej tak powiem, i nie dziwić, inaczej, ja się nie dziwię, że on nie chce zobaczyć w stójce, no bo on tymi wiatrakami to nie byłby w stanie, no musiałby być chyba napierdolony, żeby dostał od niego wpierdol. Musiałbym być tak napierdolony, że musiałbym być po prostu na czworaka wręcz chodzić, żeby mnie trafił, no bo to jest, no to jeżeli on tego Salt Papi, czy jak on to się nazywał, nie był w stanie trafić, nie, a gościa... Nie, trafił go tam, chyba mu tam rozciął go nawet. Trafił, no gdzieś tam trafił, no jakiś gdzieś tam może tam musnął go tak naprawdę. No jakby często trafił, no to raczej Salt Papi nie był w stanie. Ale no tak jak mówię, walki. No to są, to jeden i drugi jest amatorem tak naprawdę, tak? Nie wiem ile ten Salt Papi, czy kiedykolwiek trenował boks, czy trenował miesiąc, dwa, czy pół roku, czy kilka lat. Aż tak słabo nie go oceniasz? No nie, no to nie jest pięściarz, no tak naprawdę. To, coś tam liznął tego sportu, bo w porównaniu do Amadeusza, a ten, no to... Był dużo, dużo lepszy, dużo łatwiej zadawał te ciosy. Umiał zadawać ciosy proste, kurę, nie tylko cepy.
Więc no to pokazywało, że no. A Mateusz, no wiadomo, tlenowo, no ale no jak nadrobić, gdy masz dużo mięśni, to te mięśnie trzeba dotlenić, tak? Więc on powinien robić dużo kardio, dużo tlenu zbudować. No ale jak masz zbudować, jak się imprezuje, się nie trenuje, no to tego tak nie zbudujesz kardio ani tlenu. A powiedz mi, bo mówisz, że nie masujesz do tej walki, a czy trenujesz dużo parteru? No bo wiadomo, tak, że masz też problemy parter, z kręgosłupem. Trenuję. Nie, z kręgosłupem nie mam problemu. Miałem po prostu pani na masażu mi przestawiła jeden z kręgów i sama się noga gdzieś tam podniosła. Przez to, że ona weszła mi na nerw kulszowy, czy jak to się nazywa, na poszlarek, się podniosła, no i jeden z kręgów się wysunął i zaczął po prostu ten płyn mózgowy wyciekać. No ja o tym nie wiedziałem, no i stało się, jak się stało. No, na drugi dzień wstałem, musiałem zrobić trening, bo się szykowałem do walki. No nie wiedziałem, że mi ten płyn wypływa, no i zrobił się krwiak. No i przez ten krwiak ani nie stoczyłem walki, ani no nie mogłem trenować tak naprawdę, więc no. Czyli teraz parterowo będziesz dużo lepiej wyglądał niż podczas pierwszej walki? No myślę, że tak. Myślę, że na pewno tak. Robimy więcej parteru niż robiliśmy wcześniej, ale no nie ukrywam, że sami zobaczycie, że się to dobrze bawicie. Dobra, to jeszcze ostatnie pytanie. Jak oceniasz, może nie decyzję, ale to, co dzieje się z Diablo Włodarczykiem, no bo on miał walczyć już z Arkiem Tańculą, potem miał walczyć jeszcze z kim? Z Ferrari miał walczyć, teraz miał walczyć z Paszą. Szkoda, że akurat jakieś z tym Ferrari by nie walczył, bo to byłoby taka walka szybka dla tego Diablo. Że ale chodzi mi o to, że nie walczy, że teraz jakaś kontuzja się znowu pojawiła. Jak ty to oceniasz? No kurczę, no to jest właśnie to, że no to jest sport, tak? No cóż, Diablo już jest kupę lat w sporcie. Ja sam wiem po sobie, cały czas mam problemy z nadgarstkami, muszę co jakiś czas iść oszczekiwać kwasem hialuronowym, czy to się nazywa, no bo inaczej no nie jestem w stanie nawet zrobić pompki. No ale to jest tak, jak mówię, no trenujesz tyle lat, mnóstwo wyrzeczeń muszę ten, no to są mnóstwo. Sport zawodowy to nie jest zdrowie, nie? To nie jest zdrowie. To jest strata zdrowia. To jest strata zdrowia, ja sam wiem po sobie już no trochę, dwa Achillesy, bark, jeszcze niedawno też głowa, więc no tak jak mówię, no sport zawodowy to nie zdrowie, lecz uważam, że no jednak amatorsko trzeba no ciężko pracować, trenować. Wiadomo, dzisiaj że świat troszeczkę zwariował, dzisiaj youtuber zarabia pieniądze takie, że się w głowie nie mieści, potrochę zrobi show. No ale co by nie było, uważam, że jednak no, trzeba ciągnąć dzieci do ciężkiej pracy i do sportu, bo jednak no, to kształtuje charakter, to kształtuje, no dużo uczy na pewno. A ile ty walk zawodowych musisz stoczyć, żeby dostać tyle pieniędzy, co za jedną walkę w fejmie? To powiem tak, jakbym był na najwyższym poziomie w boksie, no to podobne są kwoty. No dobra, ale teraz te walki, które... No to nie, to 30 walk? No nie. Ostatnio liczyłem wtedy, to było 12 wtedy za pierwszy raz. 12 walk stoczyć, dobra, żeby jedną pensję w fejmie dostać. Tak jest. Okej. No dobra, to tym miłym akcentem zakończmy. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobra energia dla każdego sportu.